Cześć. Dzisiaj przy pomocy naszego programu YangoLive oraz innych narzędzi chciałbym przybliżyć, co jest istotą szybkości. I tutaj po kolei. Mamy tutaj pierwszego zawodnika. Skupimy się za chwilę na jego starcie, jego kierunku, pod jakim wychodzi z bloków, a w zasadzie z trzech punktów podparcia. I teraz co obserwujemy? Widzimy ostry, mocny kąt do przodu, pod jakim sprinter wychodzi. I co jest teraz istotą szybkości? Jak wiemy, najszybsi sprinterzy potrafią utrzymać pochylenie przy głowie skierowanej w dół, przy głowie wraz ze wzrokiem skierowanym w dół przez około 13 do 14 kroków. Rekordziści wyciągają 17, a nawet spotkaliśmy się z takimi, którzy wyciągają nawet 21 kroków. Ale to już jest pewnego rodzaju przesada. Jak wiemy, sprinterzy na całym odcinku 100 metrów robią od 41 do 50 kilku kroków. Więc mniejsza część z tego musi przebiegać w fazie niskiego pochylenia ciała. A dlaczego pozycja ciała zmienia się wraz z ilością kroków? Ponieważ rosną działające siły reakcji, ponieważ rośnie nasza prędkość, która już gdzieś na około 30 metrze wynosi 35 km na godzinę, gdzie jej początkowe wartości to jest kilkanaście km na godzinę. Nie jest możliwe utrzymanie kąta mniejszego niż 90 stopni przez cały bieg. On na skutek naturalnego poruszania się golenia ciągle się przesuwa. No ale dobra, skupmy się teraz na tym, co wykonuje ten sprinter i na pierwszym kontakcie stopy z podłożem. O właśnie, widzimy, prawa noga ląduje, lewa noga porusza się tuż za nią. Sprinter cały czas jest pochylony, ale to, co istotne, tutaj co wyznacza nam czerwona kropka, jego prawa stopa znajduje się z tyłu środka ciężkości. A co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że ten sprinter będzie miał krótszą drogę tego środka ciężkości do poruszania się do przodu. Ponieważ sprinter nie musi tracić energii na to, żeby przenieść środek ciężkości nad już lądującą stopą. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że sprinter ląduje tutaj, a jego środek ciężkości znajduje się tutaj. A więc ląduje z przodu środka ciężkości. A więc tracimy czas, żeby sprinter przeniósł środek ciężkości za stopę, która już porusza się w dół. Dlatego sprinterzy wypracowali takie mechanizmy, które skracają ten moment, które już umożliwiają wyprzedzenie środka ciężkości. A w zasadzie umożliwiają, żeby środek ciężkości w początkowej fazie przyspieszenia wyprzedził implikującą stopę. O właśnie, tutaj to dobrze widzimy. Jest stopa. Jest środek ciężkości, nie musimy tracić niepotrzebnego czasu na poruszanie się środka ciężkości, na pokonywanie długiej drogi od znalezienia się środka ciężkości przed punktem implikacji do kierunku położenia przed nim. I prześledźmy to teraz na przykładzie nie tylko przyspieszenia, ale także poruszania się w biegu na dystansie. To będzie nasz materiał numer 3.
I co tutaj widzimy? Tak jak wyjaśniliśmy wcześniej, im bardziej, im dłużej trwa faza biegu, tym większe siły reakcji działają. Nie jest możliwe utrzymanie golenia pod odpowiednim kątem. W związku z tym zaczynamy się poruszać jak najbardziej pionowo. I tutaj obserwujemy ruch golenia. Porusza się w dół, jest 111 stopni, jest 110 stopni, 105, 104, 103, aż znajdujemy się poniżej punktu 100 stopni. Dążymy do tego kąta prostego działających sił reakcji. I co należy zrobić, żeby teraz te siły po raz kolejny zwiększyć? Mechanizm jest bardzo podobny jak do tego obserwowanego w czasie przyspieszenia. Zwróćmy na to uwagę. Tutaj jest pierwsza implikacja siły. Zwracamy uwagę, że stopy, kolana są bardzo blisko siebie i na dystansie to samo. Kolano prawej nogi, kolano lewej nogi wyprzedza już kolano implikującej prawej nogi. One są zbliżone do siebie. Dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego wielu sprinterów popełnia taki błąd, że ląduje mniej więcej w takim położeniu, gdzie lewe kolano znajduje się jeszcze daleko od położenia prawej nogi. Dlaczego tak wielu sprinterów? Ponieważ dążą za wszelką cenę, skupiają się na tym, żeby jak najszybciej znaleźć się z przodu. Jest to jakby takim instynktownym zachowaniem, gdzie sprinter chce wyprzedzić rywala, chce tą długością kroku zbudować przewagę, w związku z tym te jego nogi zostają. Natomiast tutaj właśnie między innymi poprzez bieganie na takich niskich płotkach, mają 15 cm wysokości lub zwykłych znacznikach, budujemy sobie taką mechanikę biegu na dystansie. I to, co tutaj widzimy, mamy tutaj zawodniczkę Masters, która ma 40 lat. Właśnie na halowych mistrzostwach Polski Masters zdobyła srebrny medal w swojej kategorii. I możemy tutaj zaobserwować na przykładzie tej sprinterki, że można wyegzekwować poprawną mechanikę, gdzie dwa kolana znajdą się obok siebie. A korzyści, jakie nam to daje, to zwiększenie sił reakcji i czasu, w jakim te siły reakcji przebiegają. A więc skracamy czas, w którym te ogromne siły czasu reakcji będą za chwilę używane. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ sam tułów to około 70% całej masy ciała. I teraz chcemy wszystko skumulować jak najbliżej punktu podparcia, co umożliwi zmaksymalizowanie tych sił reakcji. A więc musimy zbliżyć lewą stopę, lewe kolano. Maksymalnie musimy zbliżyć środek ciężkości. On, jak już tutaj widzimy, w przeciwieństwie do przyspieszenia, znajduje się z tyłu punktu implikacji sił, ponieważ już nie jest możliwe utrzymanie kąta golenia poniżej 90 stopni. A więc teraz nasza sylwetka musi dążyć do maksymalizacji. I tutaj sylwetka tej zawodniczki, ona nie jest idealnie wyprostowana. Tutaj możemy zobaczyć, że ona jest minimalnie pod kątem przebiega. I to samo u najlepszych. Tutaj przenosimy się na nasz Instagram. Ostatni finał halowych mistrzostw świata w biegu na 60 metrów. Widzimy tutaj dwóch zawodników stopu, którzy mają pierwsze miejsce na listach światowych 60 metrów. Na górze Christian Coleman, na dole
mistrz olimpijski Włoch, mistrz olimpijski, a obecnie w tym roku halowy mistrz świata. Co możemy tutaj zaobserwować? Właśnie kierunek tułowia. Zielona linia wyznacza kierunek tułowia. Dlaczego on znajduje się pod takim kątem? Dlaczego nie tak, jak przebiega tutaj goleń? Nie jest on pod kątem prostym, tylko niejako chce wyprzedzić ten kąt prosty, a więc znajduje się w takiej opozycji. Chodzi właśnie o to, żeby zwiększyć siły reakcji. Sprinterzy po to mocno pochylają się w czasie poruszania stopy w dół, po to poruszają się tak mocno tułowiem do przodu, żeby zwiększyć działanie sił reakcji. Jeżeli ich tułów zostałby w takim położeniu, jak tutaj widzimy, 180 stopni, ta linia czerwona, która idealnie wyznacza, która tutaj jest idealnie prosta w stosunku do tej zielonej linii lub czerwonej, to co by się stało? Wydłużylibyśmy znowu czas oczekiwania na zastosowanie tych dużych sił reakcji, przez co nastąpiłyby siły hamowania. I tak samo to rozciągnięcie mięśnia dwugłowego byłoby nadwyrężone, byłoby większe, a to oznaczałoby większy spadek energii, więc musimy kompensować to uderzenie w dół. Musimy kompensować to uderzenie w dół ruchem tułowia do przodu, a także poruszaniem się drugiej nogi też jak najbardziej do przodu, żeby całe elementy ciała, wszystkie członki ciała skupić w tym jednym elemencie środka ciężkości, który obserwujemy tutaj w tym wypadku. Tutaj jest też fajne zdjęcie w jednym z naszych artykułów o overstridingu, czyli hamulcu postępu. Tutaj widzimy fajną ikonografikę dwóch szkieletów, dwóch sprinterów. Jeden właśnie wykonuje ten overstriding, czyli wydłuża nadmiernie krok. Tutaj znajduje się mniej więcej jego środek ciężkości, gdzie poruszamy strzałką. Natomiast jego stopa znajduje się już tutaj, bo tutaj nam chodzi w zasadzie o palce, ten maksymalny nie z przodu położony punkt, a więc jego stopa znajduje się z przodu środka ciężkości, co powoduje w zasadzie utratę całego impetu uderzenia, ponieważ sylwetka przechyla się w dół, golenie nie są równoległe do siebie, goleń nie jest równoległy do linii położenia tułowia, tak jak ma to miejsce na przykład na tym zdjęciu, gdzie czarna linia tułowia wyznacza, pokrywa się równolegle z linią golenia. I co tutaj następuje? Z racji, że lądujemy z przodu środka ciężkości, musimy czekać, aż nasz środek ciężkości wyprzedzi ten punkt. Zwróćmy uwagę tutaj na tego sprintera po prawej stronie, który już tutaj strzałką zaznaczamy środek ciężkości mniej więcej, a tutaj jest jego punkt implikacji sił. A więc on nie musi tracić czasu na to, żeby jego środek ciężkości dodatkowo wyprzedził i poruszał się szybciej do przodu w stosunku do pierwszego punktu implikacji sił. Natomiast tutaj, jeżeli środek ciężkości znajduje się z przodu, to musi z przodu, czyli tak jak przebiega stopa, praktycznie centralnie przed sobą, no to naturalnie wskazuje to na opóźnienie całego tego momentu ruchu. My musimy dążyć do tego, żeby siły
siły reakcji podłoża były jak największe, ale przebiegały w jak najmniejszej jednostce czasu. Nie możemy tracić niepotrzebnego czasu. Co jeszcze możemy wywnioskować? Tutaj cała faza poruszania się będzie, cała faza poruszania się tej zawodniczki będzie widoczna. I obserwujemy, jak w powietrzu fajnie ta jej lewa noga porusza się do przodu, żeby za chwilę, żeby jej kolano lewej nogi za chwilę znalazło się przy kolanie prawej nogi. O, widzimy, jeszcze przed implikacją, jeszcze przed uderzeniem w ziemię, jej druga stopa wykonuje bardzo poważną, bardzo skuteczną pracę, żeby przenieść się do przodu. I to samo widzimy u najlepszych sprinterów. U Colemana te kolana znajdują się blisko siebie, a u Jacobsa jedno kolano wręcz wyprzedza drugie. Więc u niego te siły reakcji są najlepsze. On w ogóle jest wzorem mechaniki i w jego przypadku także odsyłamy do artykułu na naszej stronie. Tutaj po kliknięciu w napis sprinterzy.com możemy właśnie wejść na artykuł, gdzie opisujemy jego mechanikę i jego drogę do tego punktu, w jakim jest obecnie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliście. Ciężko tak tłumaczyć całą tą istotę. W razie czego prosimy o komentarze, które pozwolą nam na w przyszłości lepsze przekazanie tej wiedzy. Natomiast sam Young Olive, który możemy tutaj obserwować, który ilustruje nam ścieżkę, drogę środka ciężkości, który pokazuje nam kąty, pod jakim porusza się sprinter, jest dostępny właśnie na naszej stronie youngolive.com, na którą też bardzo, bardzo zapraszamy. To tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.